Historia ludzkości jest pełna wydarzeń, które obrosły pewną tragiczną literaturą. Pewnie jeżeli byśmy rozmawiali o takich najbardziej, najdokładniej opowiedzianych literaturą i historyczną, i wspomnieniową, i powieściową, i filmami wydarzeń, to pierwsza rzecz, która się kojarzy prawdopodobnie każdemu, to jest Shoah, zagłada narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej, głównie na ziemiach polskich. Są też takie wydarzenia tragiczne w dziejach ludzkości, które można powiedzieć ludobójczym rozmachem niewiele ustępują temu, co się działo w czasie II wojny światowej, ale nie miały swojego mówcy, nie miały kogoś, kto by tą historię opowiedział światu, albo tych mówców, tych adwokatów ofiar było za mało. Takim człowiekiem dla Ukrainy, która do dzisiaj nie może się doczekać uznania sztucznie wywołanego głodu z lat 30., czyli tak zwanego Hołodomoru za zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa, kimś takim był walijski dziennikarz Gareth Jones, postać ogólnie rzecz biorąc myślę, że mało znana. Ja na ślad tej postaci trafiłem kilkanaście lat temu, czytając jedno z pierwszych opracowań w języku polskim o Hołodomorze na Ukrainie Czesława Rajcy. Tą postać wzięła na warsztat Agnieszka Holland, nakręciła film pod tytułem Obywatel Jones, jakby pewnie starając się po swojemu oddać sprawiedliwość temu człowiekowi. Co zrobił Gareth Jones, to za chwilę, natomiast filmowi zdaje się towarzyszyła publikacja, tak myślę, że to w związku z filmem i nie bez powodu, publikacja książki Mirosława Wlekłego, Gareth Jones, człowiek, który wiedział za dużo. Trochę mam uwag do tej książki, przede wszystkim jak spojrzycie na okładkę, to nie jest twarz Garetha Jonesa, tylko aktora, który grał Garetha Jonesa w filmie Obywatel Jones. To już troszeczkę denerwuje, jeżeli mówimy o książce, która ma jednak rys biograficzny. Rozumiem, że to jest wybór wydawcy albo jakiegoś szefa marketingu. Mogę tylko powiedzieć, marketingowcy znaku, opamiętajcie się. Natomiast stara piosenka Bodidleya mówi, nie osądzaj książki po okładce. Okładka może denerwować, natomiast to, co znajduje się w środku, jest bardzo dobrą robotą reporterską, w jakimś sensie również biograficzną, ale nie jest to do końca biografia. Nie nastawiajcie się na to, że to jest biografia walijskiego dziennikarza, który wyniósł prawdę o Hołodomorze z lat 30. na światło dzienne. Jest to rodzaj opowieści bazującej na biografii. Mirosław Wlekły miał swój pomysł, jak chce opowiedzieć Garetha Jonesa i jeżeli prześledzi się spis treści, to właściwie on opowiada ostatnie 5 lat życia Garetha Jonesa, ponieważ Gareth Jones urodził się w roku 1905, a został zamordowany na pograniczu mongolsko-chińskim w roku 1935, 12 sierpnia prawdopodobnie 1935 roku, dokładnie na dzień przed swoimi urodzinami. Natomiast kim był Gareth Jones i dlaczego warto o nim było napisać książkę i dlaczego to bardzo dobrze, że ukazała się w wielkonakładowym wydawnictwie Znak ta książka Mirosława Wlekłego. Otóż Gareth Jones był synem osoby, która była jakby guwernantką angielskich przemysłowców w Rosji jeszcze carskiej. Dlatego wyniósł z domu dobrą znajomość realiów Rosji oraz wyniósł z domu, a później z późniejszych studiów, dobrą znajomość języka rosyjskiego. Sam był zatrudniony jako bardzo młody człowiek, jako asystent Lloyda George'a, to przypomnę, jest premier Wielkiej Brytanii w czasach I wojny światowej, a po wojnie również bardzo wpływowa postać w sferach politycznych Wielkiej Brytanii. I jakby korzystając z tych swoich możliwości, z tego, że z jednej strony miał rodzaj jednak jakiegoś, no może nie immunitetu dyplomatycznego, ale dużego ułatwienia w podróżowaniu po świecie, z jednej strony, z drugiej strony znajomości Rosji, języka rosyjskiego, podróżował do Związku Radzieckiego 3-krotnie w czasach, kiedy Związek Radziecki gwałtownie się przemysłowo rozwijał. W tym również odbył taką najsłynniejszą swoją podróż, taką najważniejszą, która jest właściwie centrum jego biografii, w marcu 1933 roku. Wsiadł na dworcu w Moskwie w pociąg trzeciej klasy z przepustką na wyjazd do Charkowa. Miał tam zwiedzać fabrykę traktorów. Jak wszyscy wiemy, radzieckie traktory były produkowane tylko w dwóch wersjach. W wersjach z wieżą, z armatą i bez. W każdym razie urwał się jakby swoim opiekunom. Wysiadł z tego pociągu i przez kilka dni, jeszcze w takiej zimie, bo to jest marzec, więc jeszcze padał śnieg, szedł przez Ukrainę, która była wtedy całkowicie właściwie pogrążona w chaosie głodowej zagłady, którą wywołała władza radziecka, sprzedając zboże, jakby wymuszając oddawanie tego zboża od chłopów ukraińskich na poczet różnego typu produktów przemysłowych, które miały z kolei zmienić Związek Radziecki w mocarstwo przemysłowe.
I ta naoczna opowieść Garetha Jonesa o pustoszałych, wymarłych wsi albo wsi, które umierają, spotkała się z kompletną obojętnością świata. Tą opowieść podważali na różne sposoby dziennikarze akredytowani w Związku Radzieckim, wówczas na czele z laureatem Pulitzera Walterem Durantym, który zapisał się jakby w dziejach jako prototyp tak zwanego pożytecznego idioty, tak ci ludzie byli określani przez Stalina, pożyteczni idioci, którzy oczywiście nigdy Moskwy nie opuścili, a już na pewno nie zrobili tego bez kurateli NKWD. Gareth Jones to zrobił, wrócił na Zachód, usiłował zainteresować świat tą tragedią, przypomnijmy, w ramach której zginęło od 4 do 10 milionów ludzi, i właściwie zniknął, to znaczy został zwolniony przez Lloyda George'a, został wyrzucony na margines jakby życia intelektualnego i społecznego, potem jakby przywrócony przez wielkiego magnata prasowego Randolpha Williama Hearsta ze Stanów Zjednoczonych, który zafundował mu podróż dookoła świata, jakby w poszukiwaniu faktów o tym świecie, to jest połowa lat 30. W ramach tej podróży i wcześniejszych podróży, o czym wspomina Mirosław Wlekły obficie, cytując korespondencję Jonesa z różnych miejsc świata, zresztą pisanych kapitalnym językiem, bardzo literackim, bardzo poetyckim, Jones jakby pokazuje się też jako człowiek o wielkiej przenikliwości. W 31 roku, lecąc nad korytarzem pomorskim, nad Gdańskiem, zapisuje w notatniku, że jeżeli wybuchnie nowa wojna w Europie, to zacznie się od Gdańska i korytarza pomorskiego. Młody, 20-paroletni Walijczyk. Już to wie, już to czuje. I wtedy właśnie dociera na pogranicze mongolsko-chińsko-mandżurskie, ponieważ z kolei ma przeczucie, wiedzione swoją przenikliwością, że tam z kolei będą się rozgrywały rzeczy decydujące prawdopodobnie dla przyszłości Azji. Mamy rok 2021, możemy powiedzieć, że pewnie tam się rozgrywały rzeczy decydujące nie tylko dla historii Azji, ale i świata. I tam ginie w tajemniczych okolicznościach, mordują go jacyś tajemniczy, bliżej nieznani bandyci z pogranicza mongolskiego. Oczywiście po wszystkim okazuje się, że samochód, który wypożyczył w tą podróż, był pożyczony z przedsiębiorstwa, które było przykrywką dla sieci wywiadu Związku Radzieckiego, a towarzysz jego podróży, który zresztą zostaje przez bandytów błyskawicznie zwolniony, jak się okazuje, był częścią siatki też radzieckiego szpiega Richarda Sorgego. To wszystko, a także wiele więcej w naprawdę bardzo dobrej opowieści na motywach biografii Garetha Jonesa, Mirosława Wlekłego, wydanej 2 lata temu przez Znak. Naprawdę serdecznie polecam, bo to jest mało znana postać. Myślę, że też w Polsce mało znane wydarzenie historyczne, tragiczne, które odcisnęło się na rzeczywistości społecznej naszego, no bądź co bądź jednak najbliższego sąsiada, czyli Ukrainy.